Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry, panie generale. Witam panią, witam państwa, dzień dobry. Minister obrony Ukrainy mówi tak, inwazja rosyjska może bardzo mocno dotknąć Polskę. Przesadza, czy rzeczywiście jest to dla nas sytuacja wyjątkowo niebezpieczna? Znaczy, jeżeli dojdzie do agresji Putina na Ukrainę, ta wojna się nie skończy na Ukrainie, ona się rozleje w różnych formach działań gospodarczych, znaczy terroru energetycznego, czy nawet częściowo agresji militarnej na Europę. Europa będzie uwikłana w wojnę, która może mieć miejsce na Ukrainie, więc daleki byłbym od uspokajania nas, że nic nam nie grozi, ponieważ moim zdaniem trzeba być przygotowanym na scenariusze, które Putin ma w rękawie, a których my nie znamy, bo tak na dobrą sprawę, jeśli ktoś mówi, że wie wszystko o tym, co się dzieje za wschodnią granicą, to popełnia błąd, rażący błąd i wydaje się, że oczekiwać mamy prawo od swoich polityków pełnej wiedzy i mało tego zdolności do przygotowania się do takich scenariuszy, których w tej chwili nie znamy, a znając Putina, znając Rosję, możemy się spodziewać takich scenariuszy, których jeszcze żaden ekspert, żaden polityk nie wygenerował. No właśnie, tylko panie generale, teraz pojawia się pytanie związane z tym i coś, co nam przychodzi jako pierwsze na myśl i trudno się dziwić. Co nam grozi bezpośrednio jako obywatelom Polski? Bo rozumiem, że nie mówimy tutaj o kolejnej inwazji Putina na nasze terytorium, tylko mówimy o jakiejś formule wojny hybrydowej, wojny gospodarczej. Na czym to może polegać? Oczywiście zakładając, że nie znamy, tak jak pan sam wspomniał, scenariuszy Putina, no niemniej możemy snuć pewne przypuszczenia. Sytuacja się zmienia za naszą wschodnią granicą. Wydaje się, że my tylko skupiamy się na pilnowaniu granicy i odpieraniu tych nękających ataków od ze strony Łukaszenki, ze strony Białorusi. Sytuacja na Białorusi się radykalnie zmieniła. Poza tym, że Łukaszenka utrzymuje nadal tą wolę ataków na naszą wschodnią granicę, na terroryzowanie naszej Straży Granicznej i wojska, które stoi przy granicy, tymi wojsk operacyjnych, to jednocześnie Łukaszenka od jutra zaczyna mobilizację swoich wojsk na Białorusi. Na Białoruś przybyło wojska pancerne, 90. Dywizja Pancerna z głębi Rosji, która stacjonuje w tej chwili już pod Smoleńskiem, a zatem potencjał militarny wojsk, które stacjonują na Białorusi, może budzić obawy, że ten potencjał może być wykorzystany przede wszystkim oczywiście przeciwko Ukrainie, wykonując uderzenie od strony Białorusi, ale my nie wiemy tak naprawdę jeszcze, na co stać Putina i na co stać Łukaszenkę. Na pewno Putin dąży do tego, żeby terroryzować Europę. Zresztą wspomniałem wcześniej o scenariuszach. Putin używa wszystkich możliwych, dostępnych środków, żeby osiągnąć dwie rzeczy. Złamać wolę i jedność Europy Zachodniej i NATO w oporze przed jego zapędami. Drugie, naruszyć wolę obrony narodu ukraińskiego. Jego siła propagandy jest tak porażająca, że w zasadzie ona dociera wszędzie. Wysyła różne fałszywe informacje o tym, że broń jądrowa, że broń chemiczna, że gromadzi krew dla wojsk na granicy, że prowadzi działania polityczne, chociażby oficjalnie z Chinami, dając wyraźny sygnał Europie i Stanom Zjednoczonym, że on ma poparcie Chin. A zatem Putin realizuje strategię złamania woli oporu i Ukraińców, i Zachodu, i Stanów Zjednoczonych. Scenariusz wojny, agresji militarnej jest ostatnim scenariuszem, który Putin ma w rękawie. Dlatego też on jeszcze nie zaatakował, choć mógł dawno zaatakować. Miał ku temu warunki i nie było wtedy jeszcze tak jednolitej obrony ze strony Ukrainy. Putin nie zaatakował, czyli elementu zaskoczenia w ataku miał nie będzie. Ukraina jest przygotowana. Putin ma świadomość tego, że jak zaatakuje, jego armia poniesie dotkliwe straty. I jeszcze jedna rzecz ważna. Sytuacja gospodarcza Rosji nie jest wcale zadowalająca. Putin ma tego świadomość. Rosji nie stać na długotrwałą wojnę, a ta wojna z Ukrainą nie byłaby jedno, trzy czy pięciodniową. Panie generale, no to w takim razie jakie muszą się spotkać ze sobą okoliczności? Co takiego musi się wydarzyć, żeby Putin sięgnął po ten ostatni z przygotowanych scenariuszy, czyli atak militarny? Znaczy, moim zdaniem Putin jest jednak mimo wszystko rozsądnym człowiekiem, ma dobrych dowódców, którzy mają świadomość tego, kto jest potencjalnym przeciwnikiem, i Putin będzie tak długo odciągał tą decyzję o ataku, aż powstanie atmosfera polityczna, żeby mógł się z tego, co się wydarzało do tej pory, wycofać z twarzą.
Między innymi ku temu służą jakieś relacje z Niemcami, które próbują jakby tą atmosferę tych relacji między Rosją a Europą Zachodnią, Unią Europejską łagodzić. Być może to niektórzy mówią, że koń trojański. Koń trojański miał siłę, moc. Niemcy nie są koniem trojańskim. Niemcy są jakby w tym momencie sprzyjającym rozwiązaniom Putina. To godzi w nasze też interesy. Naprawdę tak pan uważa, że Niemcy grają pod Putina, na Putina w tym momencie? Znaczy wie pani, ja przyglądam się temu, co robi rząd niemiecki, ten nowy, i widzę, że ten rząd jest słaby. Rząd jest niejednoznaczny. Prowadzi rozmowy ponad Unią Europejską i NATO, jeżdżąc, chociażby tam minister obrony, chyba nie minister spraw zagranicznych, Niemiec jeździ do Kijowa i do Moskwy. Jakie to ma uprawnienia od kogo? Ma delegację, czy od NATO, od Unii Europejskiej, że prowadzi sama rozmowy bez udziału przedstawicieli Unii Europejskiej czy przedstawicieli NATO. Nie bardzo rozumiem gry Niemiec. Budzi niepokój to, że Niemcy są niejednoznaczni i generalnie tak jakby są kartą, którą gra Putin w ramach NATO i Unii Europejskiej. To niepokoi. Ale z drugiej strony, panie generale, ten nowy rząd przez pana wspomniany Niemiec wydał bardzo jednoznaczny komunikat mówiący o tym, że gdyby na interwencję Putin się zdecydował, to może zapomnieć o funkcjonowaniu Nord Stream 2. Znaczy, rząd ten niemiecki jest bardzo uzależniony od biznesu niemieckiego, który jest bardzo mocno związany z Putinem. I Niemcom potrzebne są te relacje bardzo mocno, ponieważ gospodarka niemiecka jest w dużej mierze zależna od surowców energetycznych z Rosji. Zatem nie sądzę, żeby tak się wydarzyło, ponieważ ten rząd ulegnie presji, tak jak do tej pory zresztą ulegał presji biznesmenów niemieckich. Czyli Putin będzie triumfował poniekąd. Putin cały czas gra taką kartą, którą można powiedzieć wygrywa w tych relacjach z Unią Europejską, między innymi przez postawę Niemiec. Unia Europejska jest w reakcjach swoich bardzo spowolniona. Nie reaguje tak szybko, jak reaguje Putin na pewne wydarzenia na scenie politycznej głównie, czy gospodarczej, energetycznej. Unia Europejska musi się zmobilizować. Dobrze, że NATO się jakoś zaczęło w końcu budzić i mobilizować, bo zrozumiało, że te żądania Putina dotyczące powrotu do części Europy Wschodniej są przerastające nasze jakby możliwości zgodzenia się na cokolwiek. W związku z tym NATO się budzi, NATO się przygotowuje, NATO daje sygnały wyraźnie Putinowi, że ta wojna z Europą Wschodnią, czy jakiekolwiek zapędy w kierunku Europy Wschodniej nie mają dla Putina szans na jakiekolwiek powodzenie. A administracja amerykańska, wydaje się, że w języku dyplomatycznym Joe Biden i jego współpracownicy używają bardzo mocnych słów pod adresem Putina. Nareszcie. Można powiedzieć, że nareszcie, bo do tej pory wszyscy Putinowi zawsze ustępowali. Proszę zauważyć, że od praktycznie początku lat 2000 Putin osiągał powoli, systematycznie swoje cele. Uśpił czujność, NATO uśpił czujność Stanów Zjednoczonych, deklarując wielką miłość do pokoju i do Europy Zachodniej, do Europy Wschodniej. Okazało się w tym czasie, kiedy on nas uśpił, zbroił się, przygotował się do tego, co w tej chwili realizuje. Ale ja wierzę w to, że wojny wielkoskalowej nie będzie, bo Putina taką wojnę nie stać, Rosji na taką wojnę nie stać, a poza tym Rosja ma wiele innych problemów wokół siebie, przykład Kazachstan czy Armenia, czy Gruzja, czy Kaukaz, gdzie Putin musi mieć swoje wojska, gdzie Putin musi być przygotowany na to, ponieważ te państwa, te republiki były radzieckie, również chcą się uwolnić od jarzma Moskwy. I on po prostu nie chce do tego dopuścić, czy chce powrócić poniekąd do tej mocarstwowości Związku Radzieckiego i stworzyć coś na kształt, to już też takie określenie się utarło, Związku Radzieckiego 2.0. To znaczy, jaki jest jego cel tak naprawdę? Co on chciałby zrealizować, żeby na przykład takie widmo wojny z Ukrainą odeszło, no może nie w niepamięć, ale przynajmniej nie stanowiło zagrożenia. Do czego dąży Putin? Putin dąży oczywiście do odbudowy Imperium Rosyjskiego. Putin długo rządził nie będzie, to już człowiek jest, można powiedzieć, w podeszłym wieku, a zatem jego czas się powoli kończy i Putin chce przejść do historii Rosji, wielkomocarstwowej Rosji, jako ten, który odbudował wielką Rosję. I to jest jego główny cel. Dlatego też dąży do tego, żeby państwa, które kiedyś były pod wpływem Rosji, wróciły pod kuratele Moskwy, między innymi dlatego dąży do tego, żeby odzyskać wpływy na Białoruś, na Ukrainie, bo Białoruś już opanował. Na Ukrainie
i dlatego też moim zdaniem robi wszystko, żeby zmienić sytuację na scenie politycznej w Kijowie i żeby do Kijowa wrócili jego zwolennicy, którzy przejmą władzę i ulegną wpływom Kremla, bo to jest marzenie Putina i on chce ten cel za wszelką cenę osiągnąć. No dobrze, to teraz słów kilka na temat tego, jak my tutaj w Polsce reagujemy na wszystko to, co dzieje się na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Po pierwsze, Rada Bezpieczeństwa Narodowego zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak pan ocenia, no niewiele wiemy o efektach tych rozmów, bo one były utajnione, co podkreślali i uczestnicy, i sam organizator, czyli prezydent Andrzej Duda. No niemniej termin, czy to nie za późno? Po drugie, czy rzeczywiście bardzo potrzebne, tak jak twierdziła opozycja. Po trzecie, czy rzeczywiście pana zdaniem były powody do tego, żeby aż tak bardzo wszelkie informacje, które padły na RBN, utajniać? Znaczy, przede wszystkim dobrze, że się stało, że się RBN odbył, chociaż uważam, że powinien odbywać się częściej, bo sytuacja jest naprawdę niepokojąca. Mhm. Moim zdaniem sytuacja, która ma w tej chwili miejsce z naszą wschodnią granicą, powinna niepokoić naszych polityków, chociażby z tego powodu, że jesteśmy państwem frontowym. My jesteśmy na linii, na styku frontów i to, co się może wydarzyć za wschodnią granicą, chociażby ucieczka setek tysięcy Ukraińców ze wschodu, czyli z wschodu Ukrainy, będą uciekali do Polski, do Europy, już powinna niepokoić, bo powinniśmy podjąć działania takie, które by nasze państwo do tego przygotowało. Mnie niepokoi spokój, który cechuje naszych polityków, ale to w kontekście tego, że my, wydaje się, w kontekście tego, co robią Niemcy również, warto by było, żeby Polska zaczęła przejawiać inicjatywę. My w zasadzie jako scena polityczna reagujemy na to, co się dzieje za wschodnią granicą i się tak wzajemnie uspokajamy. Zgoda. Niech tak będzie, to służy uspokojeniu nastrojów społecznych. To też jest misja polityków. Natomiast uważam, że politycy powinni wziąć się do roboty, powinni wziąć się do pracy i podjąć takie działania, które by skonsolidowały państwa Europy Wschodniej, skonsolidowały państwa skandynawskie, chociażby Finlandia, Ukraina, Szwecja, które boją się tego, co się może wydarzyć za ich wschodnimi granicami również. Więc uważam, że nasi politycy powinni podjąć działania, podjąć inicjatywy takie, które by rozszerzały partnerskie relacje z państwami, które są zagrożone tą sytuacją, która się dzieje z naszą wschodnią granicą. A są to głównie Przybałtyka, Skandynawia, Polska i niektóre państwa na południe od Polski, które są podobnie jak my zdeterminowane bronić swojej suwerenności przed Putinem. Panie generale, ale w jaki sposób te inicjatywy podjąć? Znaczy zaprosić przedstawicieli tych krajów, władze tych krajów do Warszawy na jakieś rozmowy, czy stworzyć jakieś nowe ciało, które by zrzeszało te państwa i Polska no, byłaby gospodarzem jakiegoś takiego nowego ciała? Jak pan to widzi? Znaczy generalnie można mieć stosunki partnerskie, bilateralne z państwami takimi jak Finlandia czy Szwecja. Można połączyć działania te bilateralne z misjami wojskowymi, które mogą być delegowane do Finlandii czy do Szwecji. Powinniśmy podjąć wspólne działania, tym bardziej, że Bałtyk jest morzem wspólnym. My mamy ambicje być państwem morskim, zatem wydaje się, że dobrze by było, żebyśmy my wspólnie ze Szwedami, Finami, Duńczykami panowali na Bałtyku, żebyśmy mieli tą przewagę przed tym, co nam próbuje bałtycką flotą Putin w ostatnich dniach pokazywać. No dobrze, panie generale, wydaje tylko się, pytanie, że czy Polskę w tej chwili w ogóle na to stać? I czy my mamy na tyle silną pozycję międzynarodową, żeby ktokolwiek teraz w takiej inicjatywie proponowanej przez nas chciał uczestniczyć? Jak pan sądzi? Dobre pytanie, natomiast wydaje się, że ten czas, ta atmosfera, to, co się dzieje wschodnią granicą, wszystkich mobilizuje i uważam, że to jest nasze 5 minut, żebyśmy my, jako państwo, lider w tej części Europy, podjęli działania na arenie politycznej przez naszą dyplomację, przez naszych dowódców wojskowych, do połączenia wspólnych wysiłków, do integracji, żeby pokazać Putinowi, że ta część Europy potrafi się również jakby zjednoczyć wokół jednego celu. Tym bardziej podkreślam, Niemcy, które do tej pory wiodły prym, Niemcy się usunęły w cień. Niemcy grają nie z nami. To jest moja opinia, prywatna opinia. Natomiast jest to czas dla nas, żeby zastąpić Niemców i przejąć inicjatywę w swoje ręce, inicjatywę polityczną. Podjąć próby przynajmniej, żeby zobaczyć, czy jest
odbiór Polski jest taki, jaki my tego byśmy chcieli. Pan po raz kolejny dzisiaj mówi, Niemcy nie grają z nami, Niemcy wychodzą przed szereg i przed NATO i przed Unię Europejską, jeżeli chodzi o prowadzenie rozmów. Pana zdaniem, jakie to może mieć konsekwencje? Czy to będzie miało takie konsekwencje, że Putin zrealizuje swój, no, jeden z najważniejszych scenariuszy, czyli rozbije jedność wspólnoty europejskiej i NATO? To budzi niepokój. Mam nadzieję, że Niemcy zrozumieją, bo w tej chwili już na scenie politycznej i w mediach niemieckich pojawiają się głosy, które pokazują, obnażają tą hipokryzję rządu niemieckiego, rządu berlińskiego. W związku z tym wydaje się, że rząd niemiecki w krótkim czasie zrewiduje swoje poglądy, swoje działania i odetnie się od tego, co do tej pory biznes niemiecki robił i który miał tak duży wpływ na scenę polityczną niemiecką. Ale to Niemcy się chyba ockną i powiedzą, że przepraszamy NATO, przepraszamy Unię Europejską. My jesteśmy zawsze z wami i chcemy być z wami. A w kontekście polskiej polityki, polityki polskiego rządu jeszcze, panie generale, jak pan ocenia, no oczywiście właśnie też w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawiamy, tę wizytę w Madrycie premiera Mateusza Morawieckiego. Gospodarzem tego spotkania był lider partii Vox, jak wiemy, skrajnie nacjonalistycznej. Była tam także Marine Le Pen, która nie raz i nie dwa wprost i oficjalnie mówiła o tym, że Ukraina to jest rosyjska strefa wpływów. Jak pan interpretuje to, że polski premier pojawił się na spotkaniu z tymi politykami? W tej konkretnej sytuacji, w tym momencie. To jest dobre pytanie też w kategorii takich, jaką drogę Polska wybiera. Czy Polska wybiera drogę proputinowską, czy Polska wybiera relacje z partiami, organizacjami zachodnimi Europy Zachodniej, które są wspierane przez oligarchów rosyjskich, bo oni subsydiują między innymi panią Le Pen. To nie jest żadną nowością, o tym wiedzą wszyscy, że wiele tych organizacji, tych partii, które tam działają, które są proputinowskie, są popierane przez fundusze oligarchów, są popierane przez oligarchów, którzy finansują ich media. Zatem dla mnie to jest jakby niezgodnie z interesem państwa polskiego. Tak to powiem ogólnie. Mhm. Nie jest to zgodnie z polską racją stanu, nie jest to zgodne z interesem państwa polskiego. I wiązanie się z takimi partiami, które są absolutnie od wielu lat związane z Moskwą. No dobrze, tylko jakie to może mieć konsekwencje? Znaczy, pana zdaniem, taką wizytą chociażby, nie pierwszą, bo przecież ci ludzie byli niedawno w Warszawie. Czy możemy postawić tezę o tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy wybiera, jak pan to określił, drogę proputinowską? Czy to jeszcze za daleko idące stwierdzenie w obecnej sytuacji? Za daleko idące stwierdzenie. Mhm. Wydaje mi się, że trudno tak to nazywać. Natomiast mówienie o tym, że ci oni tam w Madrycie, oni widzą inną Europę, to ja zadaję pytanie, jaką Europę? Taką Europę, jak chce Putin, żeby była? Czy taką, jak chcą, żeby Europą była Europejczycy? Bo my takiej Europy, jak chce Putin, nie chcemy. Mhm. Zawsze powiemy wszystkim politykom, że my tej Europy, którą nam każe Putin być, nie chcemy i nie będziemy. I będziemy się przed taką Europą, jaką chce Putin w Europie, będziemy bronić. To jest racja stanu Polski, racja stanu Europy. Panie generale, pana zdaniem, w jakiej perspektywie czasowej to wszystko się rozwiąże? To znaczy, kiedy my już będziemy wiedzieć, że zagrożenie militarne odeszło, że ta sytuacja już się uspokoiła, że Putin plany ewentualnej inwazji wojskowej porzucił? Pana zdaniem to będzie trwało jeszcze miesiące, tygodnie? Trudno powiedzieć, tak jak pani powiedziała na wstępie, my nie znamy scenariuszy Putina. Niektórzy mówili, że wojna wybuchnie już na koniec stycznia, już nawet podawali terminy, kiedy ta wojna wybuchnie. Niektórzy teraz mówią o terminie zakończenia olimpiady w Pekinie. Daleki bym od takich sformułowań. Moim zdaniem wszystko to rozegra się na scenie politycznej i to dyplomacja ten temat jakby rozprowadzi, bo nie wierzę w to, że Putin targnie się na agresję, która spowoduje, wywoła wojnę. Zresztą, wie pani, wydaje się, że wielu ekspertów, wielu dziennikarzy, którzy wypowiadają się na temat tego, co się dzieje, tak jakby, mam wrażenie, jako żołnierz, oni oczekują, że będzie wojna. Oni by tej wojny chyba chcieli. My chyba jako obywatele jej nie chcemy. No, wojna jest niepotrzebna. 70 lat od wojny, żyjemy w pokoju. To w historii Polski czas niebywały. Takiego czasu nigdy w historii Polski nie było, żeby 70 lat pokoju było. Zatem daleki jestem od tego, że i oczekiwań, że będzie wojna. Twierdzę, że Putin tak długo będzie naprężał ten łuk, tak długo będzie terroryzował, aż w jakimś stopniu osiągnie swoje cele
i za zgodą NATO, Unii Europejskiej wycofać się z tego, ale zachowując twarz. Czyli dojdzie do jakiegoś porozumienia, o którym jeszcze pewnie nie wiemy. Być może już się dzieją jakieś zakulisowe rozmowy polityków, bo to tak, zawsze tak się dzieje, które dowiemy, o których się dowiemy za kilka dni, że są prowadzone rozmowy, które być może jakby ostudzą zapał Putina, ale pozwolą mu z tego wyjść z twarzą, bo w tej chwili Putin nie może tej wojny przegrać, tej wojny nerwów. Putin nie może tej wojny przegrać dla swojego narodu. Jak ją przegra, to będzie to jego koniec. Dlatego też Putin tak długo będzie grał, aż osiągnie taki konsensus w relacjach z Zachodem, z NATO, który pozwoli mu z tej sytuacji wyjść z twarzą. Nie jako przegranym, ale z twarzą. Panie generale, czy pan widzi jakieś analogie do roku 2014, w momencie, kiedy Rosja zajmowała Krym? W tym sensie, że czy podobna jest reakcja pana zdaniem tej społeczności międzynarodowej, opinii międzynarodowej, czy jednak czegoś się nauczyliśmy i ona jest mocniejsza, szybsza, bardziej stanowcza? Na pewno tak, tylko ja zawsze podkreślam jedną rzecz, że nie zawsze nie może identyfikować opinii społecznej z politykami. Politycy generalnie wydaje się czasami, że absolutnie nie są wyrazicielami woli społeczeństwa czy woli narodu. Tak jakby byli skąd indziej, z Księżyca czasami. 2014 rok dał temu przykład, kiedy to w zasadzie Unia Europejska i w ogóle politycy państw Unii Europejskiej, NATO jakby byli zaskoczeni tym, co się wydarzyło za wschodnią granicą Ukrainy, zajęciem Krymu, Donieckim i Ługańskiem. Czas minęło 5 lat, przepraszam, 7 lat. Armia ukraińska jest inna, ludzie na Ukrainie są zdeterminowani, żeby się bronić i Europa musi zrozumieć, że jeżeli nie będzie popierała Ukrainy, to Ukraińcy na pewno nie ulegną i ta wojna, która może tam być, będzie wojną, która się rozleje na całą Europę. Politycy muszą się zmobilizować, muszą chcieć popierać Ukrainę w każdej formie, w jakiej tylko jest to możliwe. Nie można pozwolić na to, żeby Putin terroryzował Europę w żaden sposób. Panie generale, to jeszcze bardzo krótko na sam koniec o pozycję Polski w kontekście wycieku tych tajnych dokumentów z Ministerstwa Obrony Narodowej chciałam zapytać, bo wydaje się, że my teraz stoimy jak ten przysłowiowy nagi król. Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o wyciek tych dokumentów, to według mojej wiedzy system był sprawny, system zadziałał, system wykrył to, że ktoś próbuje wyprowadzać dokumenty. Po pierwsze, system, który jest w Ministerstwie Obrony Narodowej, według mojej wiedzy też jest bardzo systemem dobrym, jest systemem szczelnym. No ale wyciekły sprawnym, te dokumenty. Wie pani, to zawód człowiek. Z tego, co wiemy też i z mediów, to człowiek wyniósł te dokumenty, który po prostu je skopiował nielegalnie, wbrew prawu obowiązującemu, wyniósł te dokumenty na jakimś nośniku informacji. A ten to zawiódł człowiek, system jest dobry. No dobrze, tylko panie generale, to czy mniejsza o to, kto zawiódł, bardziej co to dla nas oznacza w tej sytuacji, jeżeli wszystko już tak naprawdę wiadomo na temat naszej armii. Znaczy generalnie tam nie jest to wszystko, co by niektórzy chcieli, żeby było w tych informacjach, bo nie ma tam informacji o stanie armii. To jest kluczowa sprawa. Są informacje, bym powiedział, o charakterze logistycznym, ale nie ma tam informacji, na podstawie których można było ocenić kondycję polskiej armii. Natomiast, tak jak pani powiedziałem, system jest dobry, tylko że no niestety, ale dobór ludzi, przykład tego szeregowego Czeczki, który zdradził, czyli system doboru ludzi musi być zdecydowanie szczelniejszy, żeby ludzie, którzy są opuszczani do informacji niejawnych, byli dokładnie sprawdzeni, czy oni mają ten potencjał, który zapewni w ich pracy bezpieczeństwo naszym systemom wiedzy o polskiej armii. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych państwa, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo dziękuję panie generale za to spotkanie. Dużo zdrowia, jak zwykle życzę w dzisiejszych czasach najważniejsze. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję.